tutaj sobotnie. Wyruszamy na małą wycieczkę znowu. I Kaspi siedzi grzecznie z tyłu i się cieszy, że jedzie. I tu papa. No i idziemy sobie do Kolonii znowu. Bardzo fajne miejsce was zabieram. A zobaczycie potem, jakie to jest miejsce. Zadowolony z tyłu siedzi. Taka miękka trasa. No i jedziemy. To już jesteśmy w Kolonii, ale jedziemy do takiego fajnego parku. Tam koło tego parku jest takie miejsce, gdzie był Kacper zdiagnozowany. Specjalnie do tego kościoła przywozili z kamieniec z policji. O, tutaj tego nie lubię odcinka, bo tu trzeba uważać bardzo na rowerzystów, bardzo na łeb, na szyję jeżdżą. Tu jest tak ciasno, patrzcie, tak poparkowane auta, mieszkając tu, to walczysz tylko o miejsce parkingowe i o przeżycie, po prostu fol. No, widzicie, tutaj ktoś wyskoczył na roz, a za łuka trzeba uważać, bo rower może wyskoczyć, a to ktoś może wyjeżdżać, to tak naprawdę jest ta droga, uj, patrzcie. Za bardzo tutaj jest tak. Oj, widać, ktoś wyłazi zaś na drogę. No i się slalomami jeździ. Dostawcy nawet nie mają gdzie stanąć. To jest właśnie to. O, tu też ktoś stanął. W Polsce same mandaty to jest. Ja byłoby, no. Tak się jeździ po Niemczech, to jest nie do pomyślenia, żeby tak ludzie stawali. Ta szanowna droga, tutaj się zbliżamy do tego naszego miejsca powoli. To tak wygląda, tu jest trochę więcej cienia, ale patrzcie, gdzie ludzie stoją, to po prostu jest... Te rądko też jest... Ciekawe. Takie małe rondo. Aż się po nim przejeżdżam. O, nie lubię właśnie, jak tak auta stoją tu. Bo ktoś źle zaparkuje, dupa mu wystaje. O, i tu jest właśnie te... Powoli to nasze miejsce. Tu jest ten cały park tu. I tam... Trochę dalej przejdziemy. Tu po prawej stronie. Jest ten szanowny budynek, gdzie Kacper był diagnozowany tutaj, w tym budynku. A my się tu skręcimy. I tam jest taki parking i tam modlmy się, żeby tam miejsce było. Patrzcie, tu z dwóch stron ludzie stoją. Taki ręczniczek. I to trzeba naprawdę uważać.
parku. A tu jest nasz parking taki tajniacki. Chyba nie do końca, ale zawsze jest często wolne miejsce. I tutaj nie ma czegoś takiego, że tak golą za 20 minut. A tu jest Park Shine Monta Krajtek, a dzisiaj mamy zamstak, to nie trzeba. Aby tyle. A i tu się staniemy i potem pójdziemy do tego parku. I tu, to był Kacper diagnozowany, patrzcie. To jest ten cały budynek. Tu jest parking. Do Kaspi się cieszy, idzie. A i tam się nie wchodzi, Kaspi, dzisiaj jest sobota, wiesz? Dzisiaj tam nie idziemy, kiedy indziej pójdziemy, gdzie termin, wiesz? Bo musimy tak czy siak tu przyjechać znowu. O, to jest ten budynek. A i tam nie idziemy. I tu był Kacper diagnozowany. Tam nie idziemy, Kaspi, chodź, idziemy z szpacerem. Chodź. Tam nie idziemy, tam jest cu. Es jest cu. Es jest zamstak. Powiedziałam Kacper, że jest sobota i jest zamknięte. Patrzcie, o. Kacper chciał bardzo tam iść. Ojejku. No już się Kacper uspokoił. Wytłumaczyłam mu pewną kwestię. Czasami też tak trzeba. O, auto jedzie, musimy. A tu musimy zejść, dziecko. Stop. To jest ten fajny park tu. Tak, woda fajna. I Kaspi. I jest, papa, tam z tyłu się stracił. Nie? Patrzcie, tu tak fajnie jest. Nie, a łabędzie pływają. A nie wiem, czy dzisiaj są. O, ptaszki nawet. Tu jest papa. Gdzie jest papa Kaspi? Czekaj. Tutaj jest fajnie, bo tu ci, co studiują, się mogą tak odprężyć. Ja zawsze marzyłam o czymś takim, żeby mieć w przedszkolu, jak się uczyłam. Nie mieliśmy takich klimatów. O, widzę kaczuszkę jakoś tam pływa. Nie wiem, czy ją widzicie, ale schowało się. A to stracony Robert idzie. Chytaj go, bo on zaczyna lecieć. O, rodzinka. Nie, to są dwa hopy. Nie rodzinka, dwa hopy i samiczka chyba. A tu papa z Kaspi z papą poleciał do przodu. Fru! Oj, to co mówiłam, to są te łabędzie. A tu jest taka rodzinka. Sobie pływają fajnie. Patrz, jakie ptaszyska fajna. Bliżej ich podejść. Jakie one są ładne. Super. Kaspi czeka. Wiecie co? Widziałam przecież przebranych ludzi. Nie mam pojęcia, gdzie to ludzie świętują ten karnawał, ale... Nie? Słońce fajnie świeci. No. Weszliśmy w taki jakiś inny teren teraz. Nawet my tu nie chodzili nigdy, nie? Kacper wybrał inną drogę. Ja trochę spanikowany był wcześniej, bo myślał, że swoją drogą pójdzie. Straciła mu się droga i prawie zacząłby płakać, ale go uspokoiłam, mi się to udało. Powiedziałam mu, że idziemy do tej drogi, co zawsze pamięta. Także nie jest łatwo, ale próbujemy jak możemy. Tu jest jakieś małe party. Co oni tam robią? Mini party. Trochę karnawału.
Teraz chcą ludzie świętować, oderwać się od tego wszystkiego. To jak i to koledzy mówią na innych kanałach, trzeba się też oderwać od pewnych spraw, pewnych przemyśleń. To co się dzieje na świecie to wiadomo i każdy to obserwuje i pozostaje się tylko za to modlić, żeby się nic więcej, żeby się to nie rozeszło. No i tyle. Nie będziemy dalej tego komentować. Lepiej podziwiać widoki. Też jakąś budkę sprzedają, coś do jedzenia pewnie. O, espresso, latte, kawusia, kawczan. Robert, jak to Kamil z kanału. Spokojnie, to tylko ja. Co? Ja go nie znam, nie widziałem. No, no to mało widziałeś. Mało widziałem? Mało widziałeś jeszcze. Każdy ma tam swoich ulubionych, ja mam innych ulubionych. Co oglądam? No, nie idzie wszystkich oglądać, tak jak pan Tomek mówi. Nie? Ale ładnie, świeci słońce. No i tutaj ten park się rozciągnął. Ale piękne żonkile. Cudowna wiosna. Idzie wielkimi krokami. Kacprowi się podoba? Chyba ja. Leci w długa. Mówi, może się uda. Uważaj, bo rower może jechać. Leć tam. Długa i Kacper leci. Kacpi, ty nas zajedziesz kiedyś. O, ja już nie mogę. Kacper gdzieś idzie w jakiś parkowy las. No i Kacper nas w jakieś błotko leśne wyprowadził. Ojejku, ale maraz. Kaspi. O fuj. Patrz jaki maraz. Boż kurde. Coś tu się było. Oby na gównie ślizgo. Oj, ja nie mogę. A nie lepiej prawą stroną przejść? Chociaż nie. Kaspi. Niech się nas wyprowadził. No. Tak to wygląda. Kacper nas w błoto wyprowadził. No. Dziecko miało frajdę. Ale umyje się. Wiadomo, trochę padało, te jakieś konary leżą. Bo wcześniej trochę polecieliśmy, nie kręciłam tam, bo właśnie Kacper nam pitnął trochę i nie szło kręcić nic. A tu jest taki ogromny park. No, duży park tu jest. Na nim gniazdo się tak rozciąga. Ty się sam, patrz, tam jest fontanna. Wiesz, nie wiem, czy tam widać będzie, ale słońce przyświeciło trochę. Dużo ludzi chodzi, ogólnie. Są takie ciekawe dróżki, gdzie się ciągną. Gdzie fajnie spacerować. Nie kaspi? A, zmęczyłeś się trochę. O, i tu też można skręcić, ta droga. No, jak chciała w lewo skręcić. Tam też się ludzie odpoczywają. O, tutaj lepiej tą fontannę widać. Taki. Fajne miejsce. Są parę fajnych miejsc, gdzie się można usiąść. Wszędzie są ławki, jak widać. Się można połazić fajnie. To Kacper dzisiaj jak Pershing leciał. Moje już nie mogę. Na Hlings. O, Kacper się burzy, nie chce. Ale chyba wie. A może chce w ta droga i. Dobra, to idziemy tam, gdzie jest ten. Może jakoś się obejdziemy, nie? Kacper się nerwuje. On chce poznawać nowe szlaki. Patrz, jako kałuża. Padało fajniej. Ale z pogody trzeba korzystać. Mimo, że się nie chce, nie ten. Po prostu trzeba wyjść i nie myśleć o niczym.
Czasami też tak trzeba, nie? A jasne. O, i Kaspi się cieszy. I jest fajna frajda. Czy tu coś jest? Też fajnego. To jakieś zwierzęta chyba są nawet. Aha, tu mieszkają zwierzątka. Nie wolno karmić, patrzcie. Tu zwierzątka jakieś mieszkają. No nie wiedziałam, że takie coś tu jest. No? A skąd to ma ludzi? Też fajnie. Nie? Fajny teren tu jest. Naprawdę. Może coś dzieje znowu. Zwierzątka. Jest dużo ludzi. Są takie budki małe. Chyba też chyba jakieś zwierzątka są. Ja, to jest całe ogrodzone, patrz. Ja. Jakiś, nie wiem co tam jest. Zorek rekreacyjny, albo nie wiem co to jest. Szczerze? Nie mam pojęcia. Kein Eingang, nie ma wejścia. Ale fajnie to wygląda, patrz jak tam gdzieś jest. No wiesz co, ciekawe. Kozy tam są. Cigę, patrz. Ta spieszona cigę. B. Kozy tam są. Ja, ci po ile się tam płaci. Cigę, zobacz. I kaczuszki. Nie, gęsi to są, wryjki, gęsi. A tu mieszkają sobie chyba. I tam dbają o te zwierzątka ludzie, no. Jaka spi? O, tu mamy jeziorko. I kaczuszki, i kaczory. Też fajnie, nie? A tu dwa kaczory są. Aha. Też kaczor. O, jaki ładny. Witamy. A się patrzy na mnie. Robert leci za kacper. No to jest taki mały mostek. Idą też są kaczuszki. Parka pływa. Czują wiosnę. Nie? A widzisz? Kaspi? Podoba ci się? Tu wyszliśmy już na drogę. Kaśmy, są my tu. Jeśli tak ludzie mieszkają. Tu jedzie bana. Ja. Jakieś party mają. Słychać muzykę u kogoś. Szlagiery. Tak to tu wygląda. Też fajne miejsce. Co mi się tu podoba, te budynki stare. A to jest Lidental. To jest część taką kolonii, która się Lidental nazywa. Pogoda super. Powrotnie mamy nasze szanowne łabędzie oba. Parka. A tu kaczuszki. I tu tam też obserwują, popatrzcie. Siedzą sobie fajnie. Tyle kaczuszek. Obdachę kacper zwolnił. Jakie ładne kaczuszki. To są tak, dwa kaczory i dwie panie. Panie nie są z tymi zielonymi głowami. To są panowie. Tu też tu jakiś siedzi. Może śpi albo co? Nie? No. Do auta idziemy. O, i samoloty lecą. A tu idziemy do auta. Juhu! Nie? Kaspi?
To, żeś się wylotał. Buty do mycia. Jest Odyseum. To jest takie muzeum, co myszka jest zendum z elefantem. Ten cały program z myszką i z tym, ze słoniem. I tam jest takie muzeum. I tam różne ciekawe atrakcje do dzieci są, ale bilety są pierwisko drogie. Chyba z 50 euro wejście kosztuje bodajże. Chociaż my bez Kacpra mieli zniżkę. Tu mamy Bauhaus. A idziemy tu. Weekendowo. No to wyruszamy. To wyruszamy już powoli do domu. Trochę się my wylatali, nogi mnie trochę bolą, ale no. Fajną miejscówkę my znaleźliśmy. Nie wiedzieliśmy w ogóle o niej, że takie coś jest, bo normalnie chodziliśmy po zewnętrznej części tego parku, czyli tam, gdzie jest ta główna droga koło tego uniwersytetu. Tam, gdzie te łabędzie widzieliście, tam, gdzie te kaczki pływają, ale tam Kacper nam trochę dalej by prowadził, no i tam jest ten park, ten zwierzęcy taki. Jak coś poszukam w internecie, co to jest, czy się tam płaci, na pewno się płaci jakieś wieścia, bo tam stały też budki. No i zobaczę, co to jest, jak coś to wrzucę, link pod filmem, żebyście też zobaczyli, jak to tam, może kiedyś tam przyjedziemy, nakręcimy film, no to z tego wypadu. Nie Kaspi? Zmęczony jesteś, ale trochę kusmy z zewnątrz pooglądali przynajmniej, bez wchodzenia tam. No, to jak się wam podobało, subskrybujcie, polecajcie, kciuki w górę dawajcie, no i do zobaczenia, cześć. Thank you.